Cześć, witajcie w pierwszym dniu Vlogmas. Ja mogę trochę dziwnie mówić, bo z rana mam trochę zatkany nos, ale to nic. I Vlogmas oczywiście zaczniemy sobie od otworzenia okienka pierwszego. Oj, ja sobie kucnę, będzie mi wygodniej. I tu mamy jedyneczkę. No chodź. O. Dzisiaj mamy dzwoneczek. Dobra, zaraz zjem, zobaczę, czy dobre. Jest okej. Nawet jadliwa. Powiem wam za czekolada. Ja wam się zaraz pokażę w lustrze, jak wyglądam. Okazało się, że nie mam pierwszych zajęć. Tak więc mam trochę więcej czasu dla was, żeby ponagrywać. Okej, przerwał nam telefon. Jak widzieliście, otwarcie Vlogmasa było. Mam nadzieję, że wam się nowe intro spodoba. Ponieważ będę je montować dzisiaj. I mam nadzieję, że wam się naprawdę spodoba, bo mam fajny zamysł. Zobaczę, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy troszkę przedługie nie wyjdzie, ale to wiecie. Zobaczymy. Nie mam makijażu. Nie, jestem zbyt zmęczona, niewyspana i w ogóle. I nie. Włosy mam w koczka zwinięte. Co mam dzisiaj na sobie? Dzisiaj na sobie mam sweter, jeansy, no moje świąteczne kapcie. Niedługo będę ubierać normalne buty i wychodzić. Ale dzisiaj mam kapciuszki. Póki co. Śniadanie wam nie pokazuję, bo nie miałam jakiegoś super ekstra śniadania. Na pewno wam jakieś pokażę. Wczoraj mieli być ulubieńcy, jednak stwierdziłam, że wolę się przygotować bardziej do Vlogmasa i to wszystko ogarnąć. Co wam jeszcze dzisiaj mogę powiedzieć? Aha, dzisiaj na pewno wam pokażę parę DIY, bo dekoruję ogólnie mieszkanie i w ogóle i wam na pewno pokażę parę rzeczy. Obiadu raczej wam nie pokażę, będę jeść na uniwerku, to nie. Tak jeszcze się zastanawiam, co naprawdę nie wiem. Co jeszcze? Bo zobaczymy. Jakieś zakupy, albo coś innego. Jeszcze nie wiem. Ulubieńcy będą w sobotę. Bo to będzie... Mój odświeżacz powietrza. Bo to będzie Vlogmas jeden dzień nagrywany do przodu. Tak wiecie, na zapas, ponieważ tego dnia nie będę mogła wam nagrywać, bo ponieważ nie będzie mi w Toruniu. Nie będę miała jak w ogóle tego zrobić, więc po prostu we Vlogmasie w sobotę, bo sobota to jest trzeci, będziecie mieli ulubieńców tego listopada. Nie będzie ich dużo, ale taki właśnie filmik zrobię wam. Natomiast w niedzielę będzie to filmik raczej wieczorny, bo będę właśnie wracać, ale tam jakieś parę pierdół, że tak powiem, wam pokażę, pogadam, zobaczymy. Może coś, jakieś zakupy będą. Nie wiem. No i jutro będzie vlog z też niecałego dnia, ponieważ wyjeżdżam. Ale to, co mi się uda tam ogarnąć, to na pewno wam wstawię. Dlatego staram się na bieżąco nagrywać Vlogmas i raczej będę miała tak, że będę nagrywać codziennie, właśnie z wyjątkiem tej soboty. No bo niestety ta sobota mi nie wyjdzie, bo wyjeżdżam. Ale to w niedzielę sobie pogadamy na temat wyjazdu, jak tam było. Natomiast pogadałam sobie przy lustrze trochę. Możliwe, iż wrócę do gadania przy lustrze, ale nie wiem, czy już nie będę wtedy w roboczym wdzianku, znaczy roboczym, po prostu takim po domu. Ponieważ na pewno będę chciała się już przebrać, mam zmęczone oczy, dlatego mogę częściej mrugać. Niestety trochę się nie wyspałam tej nocy,
Zdarza się. Dobra, ja na razie skończę i odezwę się do Was później. W dzisiejszym vlogmasie pokażę Wam, jaką chcę sobie zrobić taką właśnie skoca czerwonego. Taką narzutkę, takie zakrycie po prostu na te poduszki, które tam mam. Ponieważ właśnie będę mieć czerwony koc na łóżku i żeby tam ładnie wyglądało, to właśnie z tego koca, o którym Wam mówiłam, że mam aż 3 takie koce, po prostu zrobię sobie dekorację, o, można tak to nazwać. No ja ją mam na, koc mam na lewej stronie, tutaj o, jest metka. I ja robię w ten sposób, że oj, wezmę sobie jedną poduszkę i po prostu przymierzę do tej jednej poduszki. Dobra, i tu mamy rant. Rant trochę większy zrobimy, ale chodzi nam o. Chodzi o to, żeby tutaj mieć trochę miejsca. I tutaj tak samo. Mam ołówek i sobie ołóweczkiem zaznaczam tutaj. Czy może w połowie? To jest bardzo ciężkie pytanie. Ale okej. Zaznaczę sobie. Tu mi zostaje trochę, tu mi zostaje trochę. Dobra. O, ja sobie zaznaczam. No, nie piszę. Muszę wziąć coś, co pisze. Dobra, mam długopis i sobie długopisem zaznaczam. Znaczy, ogólnie powiem Wam, że bardzo ciężko coś zaznaczyć na kocu, ale nie wiem, czy widzicie. Ja widzę, tu mam kreskę i zaraz złożę ładnie koc tak, żebym miała prostą i wtedy będę ciąć. Ok, ja już ładnie złożyłam sobie prosto ten kocyk, ja to robię na łóżku, bo nie mam aż tak dużego stołu i po prostu jest mi wygodniej. No i pościel zmieniam od razu na świąteczną. I teraz będę wzdłuż tego tam złożenia właśnie cięła. Oczywiście musicie wziąć sobie jakieś dobre nożyczki. Ja Wam polecam te nożyczki z Tigera. One są bardzo fajne. I one tną bez problemu kocyk. Dlatego wiecie, o, i będę sobie tak cięła. No nie będę Wam pokazywać całego procesu cięcia, ale tak Wam chciałam mniej więcej pokazać i zobaczymy się, jak już przednę. Ok, teraz biorę naszą ładnie uciętą szmatkę, znaczy szmatkę, kocyk i zakładam na poduszki i wpycham tutaj trochę pod materac. A, wiem, że Wy nie widzicie. Dalej już oddalić nie mogę. Niestety. O, o, dobra. I tutaj na całej długości wpycham i zakładam na poduszki. O. I pokażę Wam efekt końcowy. I tak przedstawia się wałek. Powiem Wam, że to nie jest jakieś dużo mega ekstra ciekawe. Dzisiaj też będę z Wami robić jeszcze inne rzeczy, ale najpierw chciałam zrobić to, bo chcę pościelić łóżko. No a ta jedna poduszka, albo jak mi zostanie tego materiału, czyli koca trochę, to ją zasłonię, albo po prostu i tak ją przysłonię poduszką, bo ja mam te dwie takie duże poduszki, więc to dla mnie nie ma problemu. Więc dobra, ja idę ogarniać pościel i do Was wrócę. Okej, teraz przeniosłam się na podłogę i rozłożyłam koc. I potem złożyłam go na pół, jak widzicie. A to białe też jest kocem, tylko że jest to koc, który już uszyłam w zeszłym roku.
Dobra, może sobie klęknę, będzie mi wygodniej. I tak, jak już w zeszłym roku to zrobiłam, tutaj szyłam ręcznie. Tutaj przyszyłam guziki. I to jest poszewka na dużą poduszkę. I teraz, mierząc od tej starej poszewki, narysuję sobie tutaj kreskę i potem ładnie przetnę za jednym zamachem jedną i drugą połówkę, nie będę tego rozkładać i po prostu od razu przetnę i jak przetnę, to się wtedy zobaczymy, tak, wtedy się zobaczymy, żebym Wam mogła pokazać, co dalej zrobimy z tymi kocami. Może ten filmik nie będzie jakiś super ekstra, mega ciekawy i tak dalej, ale po prostu to są takie moje małe DIY, które mi pomagają tutaj właśnie ogólnie udekorować pokój i które chcę Wam też pokazać, bo może akurat któryś Wam się przyda. A to nie są raczej drogie DIY, bo mówię, koc kosztuje 10 zł, a z jednego koca można wykonać dwie poduszki, tak? Za co w sklepie normalnie za poszewkę na pewno zapłacilibyście więcej. Jedyne co do tego trzeba, to troszeczkę chęci i inwencji twórczej. I mówię, no mamy poszewkę, no nie wiem, co prawda trzeba kupić nici i trzeba kupić guziki i włożyć w to pracę, więc nie wiem, dużą poszewkę, tak, nie mówię o małej, dużą poszewkę mamy za 10 zł, gdzie małe poszewki kupujemy za dychę. Więc tak, dla mnie to jako studentki jest to po prostu dużo tańsze, wygodniejsze, łatwiejsze. No i ja też lubię to robić, tak więc no może nie mówię, nie każdemu może się to spodobać, ale po prostu ja Wam chcę przekazać to, co tutaj robię. I zabieram się do cięcia. Okej, kiepsko się fokusuję, wiem. Ja już sobie wykroiłam kawałek, przerzuciłam, znaczy ogólnie na lewej stronie. Bo pamiętajcie, jeśli chcecie coś uszyć, wyciąć czy cokolwiek, róbcie to na lewej stronie, potem przewracajcie na prawą, bo wtedy to ładnie wygląda. Tak, taka moja mała rada ode mnie. Bo trochę się już naszyłam ręcznie. Nie uwierzę, że jakoś dużo, dużo szyję, ale parę rzeczy, parę błędów popełniłam szyjąc na odwrót. Tak więc uprzedzam z góry. No i teraz sobie ładnie zaszyję. Z jednej strony nie muszę zaszywać, bo jest to po prostu cały tutaj koc. Nie cięłam go, bo nie ma sensu. No i też jednego boku też nie będę zaszywać. Pewnie tamtego u góry, bo mam tutaj normalny rant, normalnie ładnie zarębiony już fabrycznie i po prostu tam dam guziczki albo nie dam guziczków, zobaczymy, jeszcze pomyślę, ale właśnie tutaj ten bok i ten bok zszyję, czy zobaczę, czy na maszynie, czy ręcznie, bo tak, mam tutaj w Toruniu maszynę do szycia i zobaczymy jeszcze. Ale jak będę szyć, to Wam powiem. Muszę się po prostu zdecydować. Robię sobie w tej chwili przerwę, żeby coś zjeść i wrócę do Was. Udekorujemy sobie teraz tą poduszkę, którą ja mam z zeszłego roku. I to będzie taka poduszka dekoracyjna. I udekorujemy ją tylko u góry. Tylko się tak zastanawiam, którą stronę zrobić górą. Dobra, odwrotnie muszę ją położyć. Do dekoracji będę używać tych kolorowych, takich filcowych naklejek, tak to nazwijmy, z Biedronki, jak zakupiłam, i będą czerwone na białej poszewce, a na czerwonej będą białe i sobie wybrałam choineczki i bo tu jest akurat w tym opakowaniu są właśnie choineczki i te no śnieżynki. Okej, to po prostu przerzucamy na drugą stronę. Hyc. O.
Ja to wszystko robię na łóżku, żeby było mi wygodniej. Mam małe mieszkanie i tak albo podłoga, albo łóżko. Łóżko jest wygodniejsze. I poczekajcie, ja sobie poodklejam te o, co są z tyłu tutaj. I wtedy będziemy razem przyklejać, ale są właśnie takie ładne, fajne. Okej, ja pościągałam te białe zabezpieczenia z tych właśnie naszych wycinanek. I będę teraz kleić. Ułożyłam je od razu we wzorek, żeby było mi łatwiej. I zaczniemy sobie od śnieżynki. Dla mnie wygląda ślicznie. O, i zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy widzicie, ale choineczka ma taki wzór na sobie. O. Musicie pamiętać, żeby docisnąć, bo to jest coś a la taśma dwustronnie klejąca i to po prostu musi dobrze złapać, więc trzeba dobrze docisnąć. Ciam, ciaram, ciam, ciam. I ostatnia chojneczka. W ten sposób mamy ładnie naklejone. Proszę. Mi się bardzo podoba. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na poduszce. Bo ubiorę tą właśnie poszewkę i zaraz zobaczymy. Okej, ja założyłam już poszewkę na poduszkę. Trochę ją zagięłam. To jest troszeczkę przyduża, bo to było wcześniej na innej poduszce. Tej takiej dużej, na której śpia. To jest akurat poduszka taka bardziej do dekoracji. Ponieważ w zeszłym roku nigdzie nie mogłam znaleźć czerwonego koca. Wszyscy czerwone koce powykupywali, więc kupiłam białe. Ale to nic, w tym roku mi się przyda do dekoracji. Ja sobie tutaj, o, mam udekorowane. W zeszłym roku jeszcze robiłam taką małą podusię i sama wyszywałam. Jej! Ale w tym roku powiem Wam, że nie mam czasu, siły, ochoty, chęci. Nie, w tym roku nie chce mi się po prostu. I stwierdziłam, że filcowe takie właśnie naklejki będą fajne. I zaraz sobie zrobimy drugą poduszkę, tylko że tym razem taką podłużną. Okej, mamy tym razem podłużną poszewkę i mam cztery kokardki, te co Wam mówiłam, że kupiłam z Tigera, i zostały mi trzy czerwone takie naklejki z poprzedniej poszewki. No i te kokardki nie są za super równe, no ale whatever and ever. Ja je po prostu względem rogu przykleję o tak. Ciach. Tutaj przykleję. Że będzie dobrze. Ciach. Przykleimy ciach. I ostatnią, oj, w tym rogu przykleimy ciach. Akurat tą poduszkę będzie całą widać na wierzchu, więc wiecie. Dobra. Choineczkę tak na środku. To jest mój włos. Moje włosy są wszędzie. Niestety. Ciach. Choineczka na środku. I druga choineczka na drugim środku, że tak powiem. A
na samym środku środków damy sobie śnieżynkę. Będzie? Będzie, powinna być. Ciach. O, tak nam się przedstawia. Poszewka jest zaraz powlekę. I tak poduszka przedstawia się powleczona. No niestety prześwituje trochę powleczka poduszki, która jest oryginalna, a jest w kratkę i jest bardzo ładna. No ale niestety przez biały kocyk prześwituje, bo to nie są grube kocy, to są takie cieniutkie kocyki. Ale powiem Wam, że nie wygląda źle, jest całkiem fajnie. Zawsze można coś na to jeszcze ewentualnie narzucić, czy coś. Zobaczę jeszcze, ale ogólnie wizualnie bardzo mi się podoba. Okej, z tych dwóch koców, które pociachałam, zostały mi dwa kawałki, znaczy to są obecnie złożone na pół. Po prostu koce. Jak widzicie, jeden jest węższy, drugi jest szerszy. Z tym szerszym jeszcze do końca nie wiem, co zrobię, przemyślę. Ale ten dłuższy, ten węższy, na pewno zrobię z niego kolejną podłużną poduszkę. Tylko, że nie będę po prostu go zszywać, tylko nałożę go na poduszkę, bo to też zaoszczędzi mi trochę czasu i po prostu jak będę mieć ten czas, to ją zszyję. Zapewne w jakiś weekend to Wam nagram, bo vlogmas, więc wiecie. Już sobie poodczepiałam te, widzicie, zabezpieczenia, żeby móc spokojnie przykleić. I stwierdzam, że poprzyklejam je byle jak. Bez jakiegoś super, wiecie, tak jak poprzednio w jednej linii, tylko zobaczymy jak. Tylko koncentrując się bardziej właśnie na środku. I sobie poprzyklejamy. Okej, jak zwykle wychodzi mi wzorek, ale dobra, trudno. Widać, tak miało być. Oj, widzicie? Jadę równo. A tak, tak bo widać, nie miało być. Być z takiego założenia, że właśnie to był mój zamysł. Dobra. Ostatnia choineczka. Nie, ostatnia śnieżynka. O, i tak właśnie wygląda przez środeczek. I zaraz wszystko ładnie tutaj sobie poubieram i Wam pokażę. Okej, ja już tak mniej więcej zaściliłam łóżko, chociaż w sumie zaraz będę musiała je rozścielać, żeby się położyć spać. Ale to mniejsza z tym. Czekajcie, myślę. Dobra. I ten. I jak widzicie, wzięłam ten szerszy, ten szerszy kawałek i go troszkę skróciłam. O tyle w sumie. Dobra, to jest koc, to się tak ciężko trochę roztygowywuje, no ale dobra, czerwone na czerwonym. No ogólnie, czekajcie chwilę. O taki kawałek go skróciłam i tam widzicie to niebieskie, to właśnie założę zaraz ten kawałek. A ten dłuższy i szerszy, znaczy szerszy, szeroki jest taki sam, dłuższy. Po prostu położę na ten kawałek, gdzie koc mi nie sięga. To jest moja pościel, taka fajna właśnie, mięciutka na zimę. O, spadł śnieg. Ja naprawdę uwielbiam śnieg. Wybaczcie, ja może jestem dziwna, ale ja kocham śnieg. Ja po prostu kocham śnieg. Jestem szalona, wiem, kocham śnieg. Okej. Okay. Tak więc, zaraz położę jeden i drugi koc i zajmiemy się dekorowaniem mojego narożnika koło właśnie.
Tak, okna. Coś dzisiaj nie mogę się wysłowić. Dobra. To ja zaścielam łóżko do końca. Ostatni koc, który kupiłam, po prostu położę w narożniku. Złożyłam go na pół, żeby spod spodu o mi nie przyświtywały poduszki. Mam je w różnych kolorach poszywane razem. Więc po prostu złożyłam go na pół, bo on też jest cienki i zapewne też by prześwitywał. Jak zwykle coś mi na gardło siadło wieczorem. Ale ładnie teraz pozakładam. I w sumie pokażę Wam już wersję końcową, czyli ze wszystkimi poduszkami. No. I tak wygląda już mój udekorowany pokój. Tam właśnie łóżko. Tutaj oczywiście są lampki. I tutaj mamy o łańcuch taki. Jak będę Wam nagrywać ulubieńców, to na pewno będzie to bardziej widać. I tu mam takie czerwone i złote bombki. No tutaj mam jedną poduszkę, tutaj taki ozdoba w sumie na toaletkę, bo na toaletce dużo nie robiłam. No i tu mam choineczkę, prawda, troszeczkę zmieniłam na parapecie. Jeszcze mam do pozmieniania zasłonki, ale to później. No i tutaj mamy poduszkę, moja leżanka właśnie koło okna z nowymi poduszkami. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jeszcze Wam tutaj pokażę, jaki stroik zrobiłam. Bo taka ozdoba, to jest świecznik, to były w zeszłym roku w Yves Rocher, a ta środkowa to dozerwałam ją w Kiku. No. No i tutaj te dwie choineczki, one są akurat z Avonu. Tym razem zamówiłam sobie dwa prezenciki. Unboxing będzie w poniedziałek. No i tak się przedstawia. New. Moja właśnie toaletka. Też jest świąteczna. Zrobiłam już miejsce. Moje drzewko szczęścia coś mu się ostatnio przekrzywiło, ale trudno. No i oczywiście moja szafka nocna czeka właśnie na te dwa prezenciki LED-owe z Avonu. I tak się wszystko przedstawia. Ja uwielbiam oczywiście na święta dekoracje i w ogóle i w szczególe. Więc wiecie. Zobaczę, czy Wam pokażę. Nie, dzisiaj Wam pokażę tylko ten pokój. A w następnych dniach będę Wam pokazywać resztę. Z tego względu, że reszta jeszcze nie jest ogarnięta, tak więc wiecie. Dzisiaj chciałam głównie sypialnię ogarnąć. No, dobra. Chyba Wam pokazałam wszystko, co miałam, tak. No i jeszcze wieczorkiem się do Was odezwę. Ja na dzisiaj będę kończyć. Oglądam sobie właśnie w internecie Młodego Papieża. Powiem Wam, że polecam. Jest naprawdę fajny serial. W ulubieńcach opowiem Wam o innych serialach. Tak więc czekajcie na sobotę. A na dzisiaj byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, że za bardzo Was nie zanudziłam. I cóż, liczę na łapki w górę i komentarze. Komentarze są naprawdę bardzo dla mnie ważne. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!